Hejka, hejka. Część druga o ładowaniu małych AGM, tym razem takich naprawdę malutkich, bo często też można spotkać w swoich urządzeniach pojemności rzędu 2-3 Amperogodziny. No zobaczymy, co się da zrobić w trybie ładowania właśnie tak małych pojemności. Zmieniamy na pojemność. O, nie da się mniej niż 5 Amperogodzin, a akumulatory bywają czasami, tak jak mówię, 2, 3, 4, no i 5 Amperogodzin powiedzmy. No to zostawiamy 5. Jak widać, kulon 820 nie jest za bardzo przystosowany do tych najmniejszych pojemności, no ale załóżmy, że mamy trójeczkę, jakąś małą motocykloweczkę, czy do małego alarmu, ale trzeba ustawić 5. Przy okazji widać, że jak się przez chwilkę nic nie zrobi, to kulon wraca do ustawień poprzednich. Jesteśmy na ustawieniach ładowania akumulatora 5 Amperogodzin. No i tak na szybko może zobaczę, co tu się da ustawić w poszczególnych etapach. Czyli przedładowanie. Gdyby było włączone, to mamy możliwość ładować do 12 V, czyli dopóki 12 V nie osiągniemy, to będzie ładowanie małym prądem. A co to znaczy małym? No w tym przypadku pół amperogodziny i ani mniej, ani więcej. Czyli jest to 1/10 C. To już jest tak średnio przydatna funkcja, więc jej sensowność. Prąd i tak jest duży, więc ja wyłączam. Co mamy w ustawieniu typowym? No, do 15,6, ale akumulatory AGM ładujemy do 14,9. Ważniejszy jest prąd. Kulon pozwala do 1 ampera ustawić. No tu miałoby to uzasadnienie, bo do 0,2 C. No ale jak to jest taki malutki akumulator, 5 amperogodzin, ja bym chciał 0,1 C. Załóżmy, że nie śpieszy mi się za bardzo, ale nie mogę mniej. No to tak zostaje. Czas 16 godzin. Tutaj raczej szybciej się zakończy. Ale powiedzmy, że zostawiamy. Bez asymetrii, ale ładowanie można zakończyć przy prądzie od 0,2 do 0,4. No i to jest właśnie dylemat. Prąd 0,2 ampera dla pojemności 5 amperogodzin to jest dość duża wartość. I z obserwacji ładowania różnych akumulatorów wnioskuję, że to jest zbyt duża wartość, tym bardziej, że kulon wcale nie kończy przy 0,2. Często to bywa troszkę przy wyższych wartościach i nie zawsze to oznacza, że to już jest prawdziwy koniec. A skoro tak, to warto tutaj ustawić tą wartość wyższą, 0,4, i włączyć dozariad, czyli tą drugą funkcję ładującą, tak jak to było w przypadku tych troszkę większych akumulatorów AGM. Z tym, że ja znowu tutaj proponuję 14,9 jako górną granicę. Kulon tutaj, widzę, sugeruje 14,1 jako dolną. I może to jest nawet lepszy pomysł dla tego przypadku. Jeśli chodzi o prąd, znowu nie mamy wyboru. Trzeba się pogodzić z tym, co kulon podpowiada. Prąd pół ampera. Tylko znowu, tutaj nie 2 godziny, bo to nic za wiele nie pomoże. Szczególnie w tak małych akumulatorach. Tak na szybko jakby przeliczyć, to ładowanie się zwykle kończy przy około 60-70% naładowania akumulatora w tych typowych nastawieniach. Tutaj jeśli mamy prąd zakończenia ładowania na poziomie 0,4 A, to będzie jeszcze niżej, być może w okolicach połowy. Połowa, załóżmy, z tych 3 amperogodzin to jest 1,5 amperogodziny, więc nawet gdyby ten prąd
ampera, który widzimy na tej pozycji, uznać, że on będzie cały czas płynął taki, to trzeba nam 3 godziny na tą drugą część doładowującą. Więc 3 to jest minimum, ale ten prąd nie będzie cały czas płynął jako pół ampera, on będzie coraz mniejszy. Więc ja znowu tutaj sugeruję, jeśli się śpieszy komuś, może zostawić na 6 godzinach. Jeśli się nie śpieszy, ja bym sugerował dać 12 godzin. W tych 6 godzinach prawdopodobnie w większości przypadków sprawny akumulator naładuje się. Niesprawny, zasiarczony, jakiś tam zleżały, wymagający jakiegoś tam lepszego podejścia, raczej nie zdąży się naładować i tutaj właśnie te 12 godzin powinno być dobrym pomysłem. Jak widać na przykładzie, powiedzmy, chęci naładowania akumulatora 3 Ah, no jest już pewien problem, bo kulon nam sugeruje od 5 dopiero. Dla tych najmniejszych akumulatorów typu 1, 2 czy nawet do 3 Ah sugerowałbym jeszcze inne podejście. Po prostu wchodzimy w ładowanie. Tu musimy zostawić 5 Ah, bo nic się nie da z tym zrobić. Przedładowanie wyłączamy. Ładowanie główne. Minimalnie ile się da. Czyli 13,2. Prąd 0,5 Ah, bo nie da się inaczej. Czas zostawiamy, albo w zasadzie nie. Czas 1 godzinę. I tutaj dla odmiany ustawiamy napięcie. Czyli po osiągnięciu napięcia kończy się ten etap. A dopiero najważniejszym będzie tutaj ten na trzeciej pozycji, dla mnie drugi ładujący dozer JAD ma być włączony. I tutaj maksymalne napięcie bym dał już 14,7. Fajnie jest ładować impulsowo, ale jeśli jest sprawny akumulator, nie jest to konieczne. Więc załóżmy, że dajemy te dwa napięcia ze sobą wspólne. Na prąd nie ma wpływu 0,5 Ah. I czas ładowania. Jeśli chodzi o parametr czasowy, jaki by tu ustawić, to tak z grubsza sugerowałbym złożyć to z dwóch części, czyli 4 godziny wysycania plus czas potrzebny na ładowanie wynikające z pojemności i tego prądu. Czyli załóżmy, jeśli mamy akumulator te 3 amperogodziny, no to 3 dzielone przez pół da nam 6, czyli 6 plus 4 to jest jakieś 10 godzin. To mniej więcej by się zgadzało z tym, co mówiłem w części pierwszej. Jeśli to byłby akumulator, powiedzmy, o pojemności 1 amperogodziny, no to 1 dzielone przez pół mamy 2, czyli 2 godziny plus 4 na wysycanie, bo wysycanie mniej więcej powinno trwać tyle samo. Mamy 6 godzin. W 6 godzin powinien się naładować z pełnym sukcesem. Jeśli pojemności są większe, 5 Ah czy więcej, no to stosujemy to, co mówiłem w części pierwszej.